Hej, ja jestem Zwirbą i chciałem was powitać w drugim odcinku z serii Komu Komu Węgry, bo idę do domu z Hearts of Iron 4 z dodatków Death or Dishonor. Jest 22 września 1937 roku i właśnie niedawno przeszliśmy na drogę komunizmu, dokonaliśmy zabójstwa Miklosza Hortiego, no i teraz musimy podjąć kolejne wybory. Przede wszystkim będę chciał rozpocząć przygotowanie wojny przeciwko Jugosławii, więc w takim razie rozpocznijmy Wojwodina start. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, będziemy chcieli wesprzeć poparcie dla komunizmu w Polsce, a dlaczego by nie? Kolejną rzeczą to jest to, że rozpoczniemy rozwijanie węgierskiej Armii Czerwonej, która zapewni nam spory zastrzyk manpowera, to jest 5%. Populacji, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Kolejną rzeczą, zastanawiałem się cały czas nad doktrynami tutaj, którą wziąć. Na razie jeszcze nie będę podejmował tej decyzji, więc cały czas możecie dawać mi znać w komentarzach, którą doktrynę powinniśmy tutaj sobie wybrać. No i oczywiście też możecie jak zwykle ocenić ten materiał. A tymczasem przejdźmy jeszcze tylko tutaj, może troszeczkę sobie ściszę muzykę, bo mam wrażenie, że jest chyba troszeczkę za głośno. Uwielbiam muzykę Andreasa Waldetofta, ale no czasami jest troszeczkę za głośno, to może ciutko ściszę jeszcze. Okej, dobra. No i teraz mamy jeden wolny zespół badawczy do wykorzystania. No i w takim razie na ten moment możemy zacząć, na przykład może badać piechotę zmotoryzowaną, albo po prostu poczekamy sobie te 30 dni i zaczniemy rozwijać kwestie związane z... Na razie tutaj oczywiście jeszcze ustawimy sobie granicę. Tutaj weźmiemy i hop, linia ofensywy na Chorwację, znaczy na Jugosławię, nie Chorwację. Poczekamy, aż będziemy mieli tutaj odpowiedni poziom. Jak będzie te 30 dni, rozpoczniemy badania nad... rozpoczniemy badania po prostu nad... jak to się nazywało? Nad... Computing Machine, czyli maszyną liczącą. Tutaj popatrzymy, jeszcze mamy troszeczkę, 10 dni. A i teraz rozpoczynamy 216 dni. No to teraz pytanie, co tutaj będziemy robić dalej? Tutaj mamy... Tak, zapasy sprzętu wyglądają nie najgorzej. Tutaj dorzucimy jeszcze dodatkową jednostkę artylerii. Będziemy co prawda potrzebować więcej dział, no ale jakoś sobie z tym poradzimy. Jeszcze raz rozpoczniemy rekrutację 4 dywizji piechoty. Będę chciał mieć przynajmniej 24 na ten moment. Co prawda i tak będziemy na razie nam brakować tutaj przede wszystkim właśnie tej artylerii. Możemy na razie tak ustawić priorytet dla uzupełnień, żeby najpierw trafiło do naszych dywizji, które już tutaj są wystawione, a dopiero później do tych dywizji, które rekrutujemy. Teraz tak, co by tu dalej zacząć rozwijać? Tutaj tak kurczę, doktryny mnie kuszą, wiele rzeczy mnie tu kusi, no ale możemy się jeszcze wstrzymać. Możemy przede wszystkim poczekać do 30 dni i wtedy rozpocząć badania nad ulepszonym sprzętem piechoty, albo tam... No w każdym razie możemy pomyśleć. Armia jugosłowiańska jest dosyć spora. No ale to... Miejmy nadzieję, że uda nam się sobie dać radę z tym. No i teraz będzie też ważne pytanie, czy przede wszystkim ktoś tu będzie chciał... zacząć wysuwać gwarancje dla Jugosławii. Miejmy nadzieję, że nie. Ja na razie nie będę podejmował w takim razie żadnych innych decyzji w stylu dołączenia do Kominternu, czy nie. Na razie weźmiemy jeszcze sowiecko-węgierską Akademię Wojskową i z badań tutaj możemy za chwilkę, ale nie, najpierw przejdziemy przede wszystkim na ekonomię wojenną, co oznacza, że... No dobra, na razie mi to nic nie pomogło za bardzo. O dziwnie, no. Dobra, nikt was nie gwarantuje. Bardzo dobrze, mamy przede wszystkim... A, i w końcu teraz mamy przynajmniej tą populację. Brakuje nam stali i wolframu. Dlaczego ja tutaj od was handluję, a nie ze Związkiem Radzieckim? Tego ja nie wiem.
Dobra, to może jeszcze raz. I Wolfram. Też od Związku Radzieckiego. Do tego rozpocznijmy budowę fabryki, fabryk zbrojeniowych kolejnych dwóch. Będę chciał wtedy... Okej, dobra. Czyli tak, tutaj będę chciał mieć kolejne dwie fabryki. O, w ten oto sposób. Dobra, no i może troszeczkę przesadziłem tutaj, poczekałem za długo, no ale jakoś to bywa. Raz na jakiś czas się zdarza. Cały czas tutaj na szczęście wam nie wrzucili mu nikt gwarancji i mam dziwne wrażenie, że to chyba się bierze z tego powodu, że my już nie zwiększamy napięcia na świecie po tym... Często jest tak, że jeśli mamy po prostu jedno źródło chyba zwiększenia jak gdyby napięcia na świecie, jak gdyby jedyne nasze na razie źródło wywołania zwiększenia napięcia na świecie było rozpoczęcie przygotowań tej do wojny tutaj przeciwko Jugosławii. Nie zrobiliśmy nic więcej i do tego zaczęliśmy to robić przed 25%, jak tam było bardzo niskie jeszcze to napięcie na świecie, więc może to w ten sposób działało. Jeśli nie, no to może to wygląda inaczej. Mam nadzieję, że w każdym razie tutaj będziemy w stanie zaatakować na Jugosławię bez problemu. Na razie nasze dywizje tutaj powoli się szkolą. Zobaczmy, jak tam to jest z wami dywizjami. Trochę będę chciał was podszkolić, żeby zwiększyć wasze poziom wyszkolenia. Sprzętu piechoty mamy wystarczająco. Gorzej jest z artylerią, ale artylerię powinniśmy jeszcze na czas wystarczająco mieć. Zobaczmy, jak tam z... Ach, no tak, bo ja dopiero badam oczywiście jednostki inżynieryjne. Inżynieryjne jednostki nam się zdecydowanie przydadzą. No i będzie problem taki, że Jugosławia posiada przede wszystkim Superior Firepower jako doktrynę, więc będziemy ponosić spore straty w starciu z nimi. Tutaj na przykład, jak widzimy, ich dywizje mają no, dosyć spore, mają jednostki inżynieryjne, jednostki wsparcia artylerii, jednostki przeciwpancerne i zwykłą artylerię. Cały czas nikt wam na szczęście nie dał wsparcia. I tutaj teraz pytanie jest limitowane do doktryn, czyli możemy pójść w doktryny, ale to daje nam tylko 10%. 10% tutaj to byśmy mieli, no jest to jakaś redukcja. No moglibyśmy pójść w ten zmasowany atak. Jeszcze nie grałem węgrami na zmasowanym ataku w sumie. No i wtedy mielibyśmy teoretycznie, jakbyśmy potem poszli w Home Defense i potem poszli tutaj... No coś mi się wymyśli w każdym razie. Na razie będziemy jeszcze wspierać urbanizację. Bo ponieważ prędzej czy później będziemy chcieli oczywiście przecież doprowadzić do... Zobaczmy, jak tam też ten komunizm. O, no tutaj komunizm się nieźle zwiększa. Tutaj zobaczmy, innowacje powietrzne 2. Dobra. No więc to powoli. Wszystko idzie jak trzeba. Dobra. Mamy jednostki inżynieryjne i możemy już w tym momencie wyłączyć nasze szkolenie. Tutaj dorzucimy, czy nam stać będzie pod względem sprzętu, wsparcia i piechoty. Tak, stać nas, więc tutaj dorzucimy oczywiście te jednostki inżynieryjne. Teraz tak, możemy rozpocząć jeszcze badania nad sprzętem wsparcia 2. Tutaj dostaniemy tak, po wsparciu urbanizacji, potem zrobimy Instytut Techniki Przemysłowej. Później pójdziemy, ogłosimy program GIUR. I stamtąd, to będzie tak pytanie, bo tutaj dostaniemy trochę stali, trochę fabryk cywilnych. Tutaj dostaniemy dwie fabryki wojskowe, tutaj będziemy mieli... Nie, chyba pójdziemy w przemysł jak gdyby cywilny. Takie mam raczej wrażenie, ale to zobaczymy. Dobra, najważniejsze, że cały czas tutaj ok, dobra. Okej, w tych dywizjach brakuje czego? Artylerii. No, to nie jest może najlepsza rzecz, no ale...
Teraz tak, kolejne jednostki inżynieryjne. Tutaj ile brakuje? 40 parę dni. Tutaj jest 260. Tutaj będziemy co? Ok. Misje wydane, rozpoczęte. Nasze dywizje powoli zajęły swoje pozycje. Tutaj dorzucimy oczywiście ponownie, trochę podszkolimy te dywizje, no bo nie brakuje im. Ok, dobra, ustawimy medium reinforcement priority. Te priorytetowo w sumie mają się wystawiać. Dobra, dokonaliśmy wsparcia urbanizacji i po wsparciu i urbanizacji oczywiście zrobimy ten instytut, który nam da kolejny zespół badawczy. No to w takim razie, a pójdziemy sobie w ten mass assault. Dostaniemy bezużyteczne premie, no ale a w sumie dlaczego mnie? Zobaczymy, jak będzie się nam grało właśnie ten mass assault. No, mam jeszcze 30 dni. Zobaczmy, jak tam te nasze dywizje za to. Ok, już prawie są tak, gotowe. Te dywizje. Brakuje mi artylerii. No niestety. Ile brakuje mi tej artylerii? 60 sztuk. No, powinno być w sam raz za niedługo. Zobaczmy, jak tam tak z materiałami. Na razie dajemy sobie radę. Mamy jeszcze dwa stali w zapasie. I ja zapomniałem przede wszystkim wydać wam rozkaz, gdzie macie dołączyć. Dobra, mamy 24 dywizje. Skończyliśmy rozwijać. To jest tak, to będzie 116 dni. Fabryka zbrojeniowa będzie zaś 67, więc na razie zrobimy tak, fabrykę cywilną, zbrojeniową, potem i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tak na razie to wszystko. Dobra, na chwilkę tak. I tak już nie zdążymy z kolejną fabryką wojskową przed rozpoczęciem jak gdyby wojny. No i w takim razie możemy uderzyć i uderzymy jak możemy. No i tak, no i musimy teraz spróbować pomyśleć, jak byśmy chcieli to zrobić. Na pewno możemy spróbować tutaj uderzyć na te pozycje. Tutaj na Belgrad, wy też na Belgrad, jaki wy macie. Jedność narodowej wy wcale nie macie zbyt dużej. Okej, okay, tutaj próbujecie mnie atakować, więc ja tu się wstrzymam, więc tak, tutaj będę atakował. Sowieci chcą mi wysłać ochotników, co prawda to jest tylko jedna dywizja, ale zawsze jedna dywizja jest lepsza niż nic. Tutaj spróbujemy przeprowadzić manewr okrążający, uderzymy na Zagrzeb. Tutaj będą próbować nas atakować przez rzekę, to proszę bardzo, wykrwawcie się jak tylko się da. Tutaj może przez rzekę. To sobie jednak darujemy. A tutaj będziemy właśnie pod Belgrad. Tutaj na razie w takim razie ponownie wstrzymujemy atak, ponieważ tak długo jak my, jak jesteśmy atakowani i atakujemy, to mamy karę w tym momencie do naszych pozycji obronnych, więc w tym momencie szybciej tracimy organizację, wszystko i tak dalej, więc to jest bez sensu. Robimy na razie też decryption, czyli dekryptaż. Tutaj nas atakowali, to w tym my wykorzystamy ten moment, kiedy oni nie mają prawie organizacji. Tutaj też uderzymy stąd, tutaj spod Peksu, czy Pekszu. No i tutaj też uderzymy na te pozycje. Tutaj na razie widzę, ten atak nie był najlepszym, ale tutaj w każdym razie przebiliśmy się przez rzekę, a tutaj możemy znowu zaatakować i tutaj uderzymy na te pozycje. Tutaj zaś uderzamy na te pozycje, no i cały czas będziemy próbować doczłapać się pod Belgrad. Na razie nasze staty wynoszą 3000 żołnierzy do 21 tysięcy jugosłowiańskich żołnierzy, więc nie idzie nie najgorzej, mimo że mamy, pewnie ponosimy niemałe straty. Tutaj potem uderzymy na Zagrzeb, tutaj wstrzymamy w sumie ten atak. Tutaj nie ma sensu już tracić więcej żołnierzy. Tutaj możemy za to spróbować uderzyć na tę dywizję kawalerii i pesadyjską dywizję, czyli dywizję piechoty. Tutaj będą nas próbować atakować. Jak się uda, to byłoby idealnie, jakby nam się tutaj udało doczłapać się do Belgradu, a jak nie, no to będziemy dalej kombinować. Tak czy siak tutaj przejęliśmy kolejną fabrykę zbrojeniową, a kolejna fabryka zbrojeniowa oznacza, że możemy rozpocząć większą produkcję
artylerii. Tutaj będę na razie chciał tak. Priorytetem jest taki, że będę chciał mieć na tych liniach po 3 fabryki. Brakuje nam znowu troszkę stali. No i po to stale oczywiście udamy się do dobrego, znajomego towarzysza Józefa Stalina. Tutaj mamy Zagrzeb, tak, a w Zagrzebiu mamy dużo fabryk cywilnych. I to mi się podoba, taki pomysł, czy takie rozwiązanie. Tutaj spróbujemy tutaj tymi trzema dywizjami uderzyć na tą dywizję. Tutaj przełamujemy właśnie pod tym peksem. No i tutaj mamy nadzieję, że uda nam się właśnie przejść przez rzekę i potem uderzyć na Belgrad od tych pozycji. Więc mam nadzieję, że ta dywizja, ta 16 dywizja Gielgodandar po prostu nam da wystarczająco dużo czasu, żeby poradzić sobie. No i co dostaliśmy od Sowietów? Dywizję piechoty. No, mogło być gorzej, no więc tutaj akurat nie będę narzekał. Tutaj spróbujemy zająć tą pozycję. O, tutaj próbują nas zaatakować, więc tutaj będą nas próbować wyrzucić. Tutaj tak, macie zająć tę pozycję, tutaj atak. Dobra, no i atakujemy w takim razie tutaj na Serbię, dokładnie na Belgrad. Miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać. No jak na razie, być może. Tutaj mamy kolejne dywizje, które zajmują pozycję. No na razie atak na Belgrad, widzę, nie ma szans. Tutaj spróbujemy jeszcze tą dywizją. Poczekamy parę troszeczkę i ponownie atak. Dobra. Tutaj możemy spróbować przejść przez rzekę. Tutaj nasze dywizje razem z Sowietami atakują. Tutaj przechodzimy. Tutaj zaś ruszymy. O, pod Lublianę. A wy tutaj. Chyba ta dywizja ma albo mam problemy z manpowerem. Zobaczmy, jaki macie ten. 5,5 tysiąca manpowera, więc prawie na pewno macie problemy z manpowerem. Macie 0 manpowera. Więc być może zaraz mi się uda was po prostu wykrwawić. Wasze dywizje. Tutaj spróbuję zaatakować ponownie. Dobra, tutaj niech sobie atakują. Wy macie wstrzymać atak. Wy pójdziecie tędy. Dobra, macie trochę manpowera. Tylko pytanie skąd? Czy zwiększyliście prawo do poboru, czy... Czy może rozwiązaliście jakąś dywizję? No nieważne. Tutaj tak czy siak będziemy teraz znowu napierać. Tutaj pod Lublianę. Dzięki temu uzyskamy dostęp do Słowenii. I my możemy przede wszystkim teraz dorzucić doradcę. No i tym razem zaczniemy od doradcy wojskowego w końcu, żeby nasze dywizje piechoty w końcu miały jakąś siłę. Dorzuciliśmy, czy wybraliśmy Desso Laszlo do przywódcy właśnie jednego z naszych sztabu generalnego, sztabu wojskowego, który nam zapewni zwiększone umiejętności naszych dywizji. Tutaj jak zobaczymy, mamy teraz country plus 10 i 15% do ataku miękkiego, twardego, tak długo jak dywizje liczą się jako dywizje piechoty, kawalerii, oddziały specjalne, czy dywizje artylerii. To w takim razie ponownie będziemy próbować zdobyć Belgrad. Tutaj uderzymy na tą dywizję kawalerii. Tutaj spróbujemy i Belgrad zaraz powinien upaść. Belgrad upadł i bardzo dobrze. W tym momencie możemy sobie spasować parę razy i zająć całość. No i w tym momencie mamy poszerzone państwo. Przede wszystkim mamy też, co najważniejsze teraz, w końcu skończyliśmy Instytut Techniki Przemysłowej. Bierzemy teraz, chcemy dołączyć do Kominternu. Tutaj będą teraz żądać Sudetów. Ale mamy też czwarty zespół badawczy i tym czwartym zespołem badawczym w takim razie możemy zrobić co dokładnie? Możemy w takim razie rozpocząć badania nad enkryptarzem i możemy dorzucić przede wszystkim pracę nad konwojami. Tutaj będę potrzebował w takim razie tutaj
Będę chciał zrobić co? Będę chciał w takim razie tutaj zacząć zwiększać naszą armię ponownie. A niech będzie kolejne 18 dywizji. Niech ci się wystawią. No i tutaj będziemy szykować się powoli na drobną interwencję w kierunku Rumunii. Tylko nie będziemy tego robić normalnie poprzez usprawiedliwienie wojny, ponieważ w tym momencie by to się skończyło gwarancją ze strony państw zachodnich, więc w tym momencie po prostu sobie tak tutaj będziemy grzecznie udawać, że tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. Mamy nawet trochę zapas czołgów. O! Zdobyliśmy trochę czołgów. No i dobra, no i teraz mam tę zagwozdkę. Sprzęt FT-17 96, czołgów 104. Co tu się stało? To ja nie wiem. No ale... No i właśnie też przyjrzyjmy sobie te nasze dywizje. Możemy je troszeczkę podszkolić. Niektórym dywizjom nie brakuje wiele. No a to zawsze jest dodatkowe 25% jakości, że tak powiem, przy rozpoczęciu bitwy. I ja też to zrobię pewnie tak, że zgromadzę moje siły, te 24 dywizje. Ja będę chciał nimi uderzyć z tej pozycji. Podczas gdy te kolejne 18 dywizji, to ja będę chciał tutaj, czy w perspektywie kolejne 24, będę chciał je ustawić tutaj na tej linii, ponieważ to jest głównie tutaj są, jakby nie patrzeć, rzeki, nie rzeki, więc tutaj uderzenie będzie ten, więc tutaj będę mógł wystawić takie dywizje, powiedzmy, drugiego rzutu, no słabsze, mniej, no mniej, gorzej sobie radzące i tak dalej, i tak dalej. Co skończyliśmy teraz badać? Chyba sprzęt wsparcia albo ulepszony sprzęt piechoty. No i teraz tak, doktryna jest rozwijana. Tutaj mamy... A żeby nie było, że o, dlaczego bierzesz mass assault? Dlaczego bierzesz taką doktrynę, której sam nie cierpisz? No, raz na jakiś czas można... No i dlaczego by... Nie, dlaczego by nie? Superior firepower nagram prawie zawsze. Mobile warfare, no w tym momencie akurat nie posiadam zbyt dużo, niestety... surowców, no i też jak grałem na własną rękę, to grałem ostatnio właśnie na Mobile Warfare trochę właśnie, Austro-Węgrami, Grand Battle Plan, pewnie prędzej czy później ujrzymy co nieco z Grand Battle Plan w moim wykonaniu, a tymczasem możemy sobie po prostu wziąć właśnie ten Mass Assault, a tutaj będziemy brać wydobycie, możemy zacząć też badać czołgi, albo piechotę zmotoryzowaną, albo zacznijmy badać ulepszoną artylerię. Nie jest to aż tak dużo. No owszem, badania trwają dłużej, ale... Ale możemy też zacząć badać myśliwce. Tylko też dla myśliwców na razie nie mam żadnej ekipy. Tutaj mam tylko Armor Tank Company. Tutaj mamy takie generyczne tak zwane. Tutaj jeszcze szkoda, że nie mam niestety, nie mam punktów władzy politycznej na nic, no to jest straszne. Więc mam nadzieję, że Polska tutaj dołączy do chwalebnego Kominternu. A tymczasem, borem, lasem, tutaj co by tu zrobić? Jednostki inżynieryjne drugiego poziomu by nam dały lepsze walki na fortyfikacjach. Tutaj to jest za daleko, tutaj jest... A zacznijmy badać przemysł skoncentrowany w takim razie 3. No więc zobaczmy, te dywizje, te 18 dywizji powoli zaczyna, czego wam brakuje głównie? Trochę sprzętu piechoty. Dlaczego wy mi, kto wam to pozwolił, kto wam pozwolił, kurcze pieczone, budować? Kto wam to pozwolił, kurcze pieczone, naprawiać? No pff. Po prostu no to jest szaleństwo. Zobaczmy, tutaj infrastruktura w Transdanubii jest całkiem wysoka, więc w takim razie tutaj będziemy budować dwie fabryki zbrojeniowe i potem dwie fabryki cywilne. Czy te cywilne? A może jedną.
Najbardziej mnie dziwi, że jeszcze mam cały czas to tajne dozbrojenie, mimo faktu, że jakby nie patrzeć już, no, prowadziłem wojnę, więc prawdopodobnie też powinno chyba dawno pójść. Tutaj mamy czwartą międzynarodówkę i... Okej, okay, jest. Jeśli coś dziwnego widzieliście, no to... Znaczy, że mój program niestety tak sobie poradził z tym wszystkim. Czego nam brakuje? Brakuje nam stali troszeczkę, jak zwykle. To jest pytanie, czy ja chcę poświęcić tą jedną fabrykę dla tego... A, to są tylko konwoje, to co ja tam się martwię? Co ja tam się będę martwił jakimiś tam głupimi konwojami? Teraz pytanie będę tak, będę chciał ponownie zwiększyć produkcję... Może sprzętu wsparcia? Albo zrobimy to tak, po jednej, po jednej, po jednej, po jednej... O, i po jednej, a potem będziemy już myśleć o jakichś może samolotach, myśliwcach i tym podobnych. Dobra. Dobra, więc tak, dołączyliśmy do Kominternu, jesteśmy członkiem Kominternu. Cześć Stalin, cześć Józef. No i teraz w takim razie będziemy tak, zaczniemy od interwencji w Czechosłowacji. I jak dobrze myślę, to powinno być coś takiego, że oni powinni teoretycznie mi oddać południową Czechosłowację. Znaczy południową Słowację, ponieważ to są, jakby nie patrzeć, moje roszczenia. Tutaj też jest ta Karpaten, czyli Ruś Karpacka też jest moimi roszczeniami, więc jak dobrze pójdzie, powinni, mam nadzieję, oddać. Jak nie oddadzą, no to cóż, to będzie troszeczkę gorzej. W każdym razie chcę tutaj, dzięki temu zamędziemy przede wszystkim stal, trochę chromu, trochę fabryk, trochę populacji, tego zawsze nam będzie brakować troszeczkę. No i teraz możemy przede wszystkim, tak, skończyliśmy enkryptaż, mamy tutaj dekryptaż cały czas rozwijany. A teraz tak, tą artylerię jeszcze możemy troszeczkę poczekać, tutaj cały czas badamy ten mass assault, no to w takim razie lecimy teraz z konstrukcją 3. Tak, wiem, to jest przed czasem, płacimy, przez to badamy zwiększony czas, no ale z drugiej strony nie mamy tak naprawdę, inne rzeczy nie są aż tak ważne. No i teraz tak, tutaj mamy to rozwijane, to konstrukcja nie jest mi jeszcze tak potrzebna, ta artyleria, czy ja wiem... Czy ja wiem, możemy za to... Ale możemy poczekać te 30 dni, tutaj nic nam się nie stanie, jak poczekamy troszeczkę tych dni. Zobaczymy, jak te dywizje nowo powoływane tam w Serbii. Jeszcze brakuje im trochę artylerii, trochę sprzętu, ale to już takie tyci, tyci. Właśnie zobaczmy... Tutaj taki sam priorytet. Znaczy najśmieszniej się okaże po prostu, więc może zrobimy też tak. Na ten moment te dywizje ustawiamy tutaj, bo jeśli dojdzie do wojny z Czechosłowacją, no to będzie trochę inna sprawa. A macie tę gwarancję od Czechosłowacji i Francji. No zobaczymy. Dobra, mamy tutaj 15 dywizji, tutaj przydzielimy was pod Gezę Lekatosza i na razie to będą takie bardzo prowizoryczne linie, tak jak powiedziałem, tutaj na południu, hop, na Rumunię, hop, hop, hop i te trzy dywizje kolejne też mają tutaj dotrzeć. Tylko to tak, mam, czyli powinienem mieć tutaj tak naprawdę 9, żeby mieć w obydwóch armiach odpowiednią ilość, 24. Teraz mamy te 30 dni i pewnie troszeczkę nawet znowu przedobrzyłem. No to w takim razie bierzemy sobie artylerię w końcu drugiego poziomu. Co prawda teraz nie będę od razu ich wymieniał, no bo brakuje mi jeszcze sprzętu artyleryjskiego, a sprzęt artyleryjski, nawet jak nam brakuje, oczywiście jest lepszy. Znaczy, w sensie lepiej jest mi mieć jakikolwiek sprzęt, nawet stary, przestarzały, niż nie mieć go w ogóle pod względem statystyk. A i oddali nam południową Słowację. I o to chodziło. To w takim razie teraz będziemy wpływać na wiadomo kogo. Tutaj w takim razie łop. I hop.
Mam nadzieję, że tutaj. Dobra, spokojnie, na razie nikomu nic nie przeszkadza. Zobaczmy, jak tam w Polsce tymczasem. Partia Komunistyczna 36%. No niestety, tutaj chyba już nic na to nie wpłyniemy, chociaż a może. Tutaj co mamy? Co tutaj mamy? To jest. A, skończyliśmy Mass Assault, to w takim razie teraz bierzemy Pocket Defense, co sprawia, że jeśli nasze dywizje nawet zostaną odcięte od zaopatrzenia, to będą miały 48 godzin dłużej, zanim zaczną odczuwać karę z tego powodu. A przede wszystkim też będziemy mieli przynajmniej zawsze 10% organizacji. Nawet jak dywizje będą kompletnie pozbawione zaopatrzenia, będą musiały zjadać obierki po ziemniakach, buty, skarpety i sznurówki. I wierzcie mi, sznurówki i buty wcale nie smakują tak dobrze, więc... no ale najwyraźniej po prostu ta doktryna sprawia, że kucharze po prostu lepiej sobie radzą w tych, z tymi aspektami, nazwijmy to. Dobra, no to teraz możemy po pierwsze zacząć myśleć troszeczkę o fortyfikowaniu, tak na wszelki wypadek, bo nigdy no nie wiadomo, co tu się nie może nie stać w Europie. Chociaż z drugiej strony ostatnio dużo fortyfikowałem. To po co ja tam się będę ten... Będziemy oczywiście się bronić ciałem, murem złożonym z ciał naszych odważnych żołnierzy. I to powinno wystarczyć. Tak, mamy Słowację, mamy tam fabryki. W Alfold możemy jeszcze dobudować... tutaj możemy dorzucić te dwie fabryki... Nie, tutaj dorzucimy fabrykę wojskową, tutaj cywilna, wojskowa... Wojskowa. Nie, Morawa. Przed Morawą będzie Słowenia, czyli tak tutaj cywilna i wojskowa, i Morawa na sam dół. I Bośnia też w sumie powinna być niżej, bo ma jeszcze gorszą. Czyli Morawa. Tak, Bośnia 50, Słowenia 60, Morawa. O, Morawa na sam dół. I Słowenia w takim razie wyżej, i to powinno się mniej czy więcej zgadzać. Tutaj mamy te kolejne dywizje jeszcze. Zobaczmy, jaka tam jest w ogóle siła dywizji tych rumuńskich. Wcale nie ma was tak dużo i to jest dobra wiadomość dla mnie. Ja przekroczyłem te 32 minuty, czy tam 30 minut, ale jeszcze poczekamy, zobaczymy, jak nam się potoczy ta sprawa do końca. I teraz jest pytanie, co możemy tak... Możemy zacząć... możemy tak, wziąć Henryka Werta, który nam nas będzie specjalistą od kawalerii, albo możemy wziąć na przykład tutaj specjalistę od ataku. Ja wezmę tego Hugo Sunni. Dlaczego na razie nasze dywizje opierają się na piechocie i one może nie mają zbyt dużo współczynników ataku, ale zawsze to pozwoli nam trochę lepiej sobie radzić, chociaż no w sumie nie najgorzej też radzą sobie w tej kwestii. Teraz tak, mamy artylerię zbadaną, no tak, mamy artylerię zbadaną, tutaj kolejna to jest 202 dni na razie, to jest ciut za dużo. Zaczniemy badać sprzęt piechoty. Zobaczmy, jak tam, czy tutaj mamy coś, jakieś premie do tego. Infantry Weapons, Support Artillery, Doktryna Dywizji Lekkiej Piechoty. Tam będziemy ten program GIOR zaraz oznajmiać. Tutaj, no tylko jedyne szkoda, że tutaj jak pójdziemy. O, ale tutaj będziemy mogli sobie pójść w ten Joint Air Development i to się wydaje dobrym pomysłem. Dobra, w takim razie bierzemy sobie, a nie będzie ta Danuvia. Albo nie, a tutaj badamy już ten... tutaj ile to jest? 512 dni, to jest troszeczkę za dużo. Tutaj jest do kolejnych tego też za dużo. I no, skin inżynieryjny drugiego poziomu, zawsze dobre. Zwiększają maksymalny współczynnik okopania się. Po prostu nie ma co narzekać, nie ma co żałować. Zobaczmy, stali jeszcze troszeczkę mamy. No głównie dzięki tym naszym cudownym braciom czeskim, którzy postanowili nam oddać. O. No i po prostu postanowili nam oddać ziemię. O. Dostaliśmy stal, dostaliśmy... Fabryki, trzy fabryki wojskowe, no.
No nieźle, tego się akurat nie spodziewałem. No i w każdym razie teraz możemy rozpocząć czy oznajmić ten program GIOR. Ja się w tym momencie z wami pożegnam, mówiąc jak zwykle dzięki, trzymajcie się, no i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!